Dzień dobry, Łukasz Dudek, redakcja tarnogórski.info. Mówi Pan tutaj dzisiaj dużo o Donaldzie Tusku, jako osoba, która gdzieś tam jest połączona z kapitałem niemieckim. Warto dodać, że premier Mateusz Morawiecki to były doradca Donalda Tuska. Wczoraj Mateusz Morawiecki powiedział takie słowa. Na mój wniosek Rada Europejska przyjęła zapis do konkluzji mówiący o przeciwdziałaniu dezinformacji i propagandzie rosyjskiej. Szanowni Państwo, także na mój wniosek Rada Europejska przyjęła zapis do konkluzji mówiący o przeciwdziałaniu dezinformacji i propagandzie rosyjskiej. To bardzo ważne, bo widzimy doskonale, że wiele sił politycznych, nie tylko w Polsce, ale w Polsce oczywiście także, udaje, że inflacja jest zjawiskiem wewnętrznym, a nie, że przyszła do nas z zewnątrz. Udaje, że inflacja jest zjawiskiem wewnętrznym, a nie, że przyszła do nas z zewnątrz. Inflacja, proszę pana, to nie tylko wina Rosji. Inflacja to jest dodruk pieniądza, lockdown, zamykanie gospodarki. I teraz premier Mateusz Morawiecki, mówiąc te słowa, mówi, że my nie będziemy mogli o tym mówić, tak? Że to będzie rosyjska dezinformacja, że to tylko wina Putina jest, że mamy ten kryzys energetyczny, ale to tak, PiS zamykał kopalnie, tak? PiS wprowadzał lockdown, tak? Oczywiście razem z Platformą Obywatelską, bo tam też nie było po tej stronie. Więc teraz za chwilę będzie coś takiego, że nie będzie o tym można mówić, bo to będzie rosyjska dezinformacja, tak? A tak naprawdę z czego jest kryzys? Z tego, że drukujemy pieniądze. Na masową skalę Polska drukowała za rządów PiS te pieniądze. Dziękuję bardzo. Lockdown, a inflacja. Ja osobiście, to jest moje osobiste zdanie, o ile jakby zaczynała się ta cała pandemia, to sam miałem wątpliwości, jak powinniśmy działać, nikt nie wiedział, jak działać. O tyle po jakimś czasie ja się akurat z panem zgadzam, że ten lockdown był błędem. To widać, że to wszystko poszło za daleko. Z drugiej strony, zbyt daleko idącą tezą jest to, że lockdown jest głównym czynnikiem inflacyjnym. Nie jest, dlatego że zaraz po, kiedy zakończyły się te lockdowny, jednak nie było takiego wzrostu inflacji i to długo nie było wzrostu inflacji. Wzrost inflacji pojawił się dopiero wtedy, kiedy się okazało, że energetyka europejska jest przestawiona na gaz, a ci zakręcili gaz. To się zaczęło. No to bo rośnie benzyna, koszty transportu, konkurencyjność spada, to się przekłada na ceny wszystkiego i tak dalej. Putin oczywiście wiedział bardzo dobrze, że ma to narzędzie, bo Niemcy kiedyś i Unia Europejska mu to narzędzie dały i on tym gra. I to jest jednak główny czynnik inflacyjny. Ja mam pytanie, bo tak, bo wczoraj odbyła się jedno, Rada Europejska. Czy poparł pan tą konkluzję, którą zaproponował premier Mateusz Morawiecki? Chodzi mi o dezinformację rosyjską i de facto ta konkluzja godzi w cenzurę w Polsce. Premier Morawiecki wczoraj zaproponował, że wprowadzi w Polsce cenzurę i na jego wniosek. Czyli premier Morawiecki wczoraj doniósł na Polskę w Parlamencie Europejskim. Proszę pana, znaczy nie, premier na pewno nie złożył propozycji dotyczącej cenzury. Natomiast jeżeli to ten dokument miałby mieć taki skutek, jak pan mówi, to znaczy, jeżeli miałby karać ludzi, którzy uważają, że również lockdown wpłynął na inflację, chociaż nie jest jej najważniejszym czynnikiem. No nie. Ale nie jest najważniejszym, ale że mógł mieć wpływ na inflację, no to również mnie trzeba byłoby zamknąć. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo.